Dziennik Przebudzenie. Jest to interaktywna gra książkowa. I to już kolejna część tej gry generalnie, bo pierwsza była taka. To był Dziennik 29, na gra książkowa, a tutaj mamy z podtytułem, tak, Przebudzenie. I tu jest na biało i z dwoma takimi jakby tutaj oznaczeniami, określeniami, a tu z pojedynczym. Wydaje tak te książki gry, tam bardziej książki łamigłówki Fox Games, bardzo dziękujemy. Tu na końcu powinien być jej znaczek, o proszę bardzo. I zaraz o co tu chodzi, więc mamy tak. Jak to się gra? Rozwiąż zagadkę, podaj poprawną odpowiedź, uzyskaj klucz. Dotrzyj do wielkiego finału, który przyniesie ostateczną odpowiedź. Nawiązania do, generalnie do kosmitów, tak? Podróże w czasie, przestrzeni. Wygląda to w ten sposób, że krok 1 to jest cena z zagadką, rozwiązujemy ją, tak? 25 plus 4, tak? 29. Tutaj mamy tak. Krok drugi, wejść pod ten adres albo zeskanuj kod QR smartfonem. Adres jest kwadracik dochodów. Krok trzeci, udziel poprawnej odpowiedzi, zapisz klucz. No i podamy te 29 w tym wypadku. Wtedy przeniesiemy się do. Wtedy zostanie podany nam wyświetlony klucz. Na dole też są trzy takie karty. To są podpowiedzi. Znaczy jest pierwsza podpowiedź, druga podpowiedź. Za każdym razem potwierdzamy, czy rzeczywiście chcemy tą podpowiedź zobaczyć, a potem rozwiązanie to już podane, tak? No tu jest ta informacja, że natrafiliśmy na ślady cywilizacji. Dopiero w 29 tygodniu tam coś się wydarzyło. No i tak, tutaj się nam rozpoczyna. Tekst jest generalnie pisany tak odręcznie. Trzeba się przyzwyczaić do literki Z. Tu na przykład pisze nam wszystko, tak? Ten takie obok Y to jest Z, tak jest zawiasem. Do tego trzeba się przyzwyczaić. No, tu jest prezentacja tej naszej drużyny, tej naszej załogi. No i tego, że schodzimy do podziemi, bo tu będziemy schodzili do podziemi, wewnątrz ziemi, w korytarzach, również w labiryntach się będzie odbywała przygoda. No i już mamy przykładowe różne zadanka. To są takie zadanka nawiązujące do tekstu, do różnego jakiegoś tam kodowania w tym tekście, szyfrowania, do barw, do różnych wzorów, do zapisu matematycznego. Tu będzie też tak kompas, widzimy. Zabawa z tekstem. Co jakiś czas pojawia się tekst. Generalnie są to opisy przeżyć głównego bohatera. Co on czuje, będąc we wnętrzu Ziemi, nie mogąc się specjalnie wydostać z tego wnętrza Ziemi. Taki strach, lęk, tak, ale także potrzebę tam zgłębienia tej wiedzy, odkrywania. Przeglądamy, bo generalnie jak się nie wczytamy w to dokładnie, nie wgłębimy, to i tak to nam niewiele nie powie, ale chcemy zobaczyć, jak to jest tutaj ilustrowane. Generalnie nawiązania trochę do inżynierii, trochę do fantastyki, trochę do jakiejś tam biologii, tak? Różne tu są anatomii człowieka, do kosmitów oczywiście, więc filmy science fiction. Tu takie trochę sudoku, tak? Niektóre nam przypominają. O, są tutaj te korytarze, podziemia, różne wejścia. Znowu opisy. Co jakiś czas będą te opisy, że co tam ten nasz bohater z pierwszej osoby to pisze, co on tam czuje. Bo generalnie oni będą w zamknięciu, w podziemiach, tak? Będą starali się wyjść z tych podziemi cało. Tak to wygląda. Przechodzimy. Na końcu będzie kilka zdjęć jeszcze. Może ich nie pokażemy. Mamy miejsce na notatki.
jest informacja o wydawcy. Tu jeszcze też taki dziennik, wyprawa 1907, ona do prozy Lovecrafta nawiązywała generalnie, jeżeli były jakieś tam potwory, Czulu, tak, więc taka mega klimatyczna. I tutaj dużo więcej tekstu było, dużo więcej fabuły. Tu więcej zagadek w obu dziennikach, jest w tych dziennikach 29, o właśnie w tych, tak, Przebudzeniu i tym czarnym dzienniku jest dużo, dużo więcej łamigłówek, a tutaj jest dużo więcej tekstu, fabuły. W zależności czy policzy klimat z utworu pisanego, w sumie trochę z zagadkami, tak? Czy wolicie, żeby było masowo zagadek. Tu jest masowo zagadek. No i tu jeszcze tak, jakaś ładna ilustracja. Tak to wygląda. Dziennik 29, Przebudzenie. Interaktywna gra książkowa. Dzięki.